Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Grzegorz Michalak i jestem jednym z pretendentów do stanowiska burmistrza Bierutowa. Pozwólcie Państwo, że odczytam teraz krótką informację dotyczącą mojej osoby w kontekście zbliżających się wyborów samorządowych. Jestem rodowitym bierutowianinem i zaliczam się do tego pokolenia, które jeszcze mogło urodzić się w Bierutowie, z czego jestem dumny i szczycę się tym faktem. Ziemię bierutowską zawsze kochałem i kocham nadal. Do pracy w samorządzie trafiłem w 2002 roku za namową wspaniałego bierutowianina, jakim był Roman Kazimierski. Pełniłem wówczas funkcję jego zastępcy, a po jego tragicznej śmierci zostałem burmistrzem Bierutowa. Był to czas dobry dla naszej gminy. Dużo udało się wtedy zrobić i dużo przygotować do dalszej realizacji. W 2006 roku z woli wyborców przestałem pełnić tę funkcję, pozostając nadal mieszkańcem Bierutowa i z tej pozycji starałem się obserwować bieżące wydarzenia. Uważam, że po moim odejściu nie wszystko jednak poszło we właściwym kierunku, stąd moja decyzja o obecnym kandydowaniu. Moją kandydaturę wystawia Komitet Wyborczy Wyborców Obywatelski Powiat Oleśnicki, skupiający w swoich szeregach ludzi, którzy nie chcą jedynie biernie przyglądać się bieżącym wydarzeniom, lecz pragną zrobić coś dla swojego otoczenia, a taką możliwość dają funkcje samorządowe. Jeżeli Państwo uznają mnie za godnego ponownego objęcia stanowiska burmistrza Bierutowa, mogę zapewnić, że zrobię wszystko, co w mojej mocy dla dobra naszej gminy. W moim sposobie rozumowania funkcja burmistrza to nie jest jakaś nobilitacja społeczna, a jedynie klucz, który daje możliwość zrobienia czegoś dobrego dla lokalnej społeczności, gdyż zawsze uważałem, iż mieszkańcem się jest, a burmistrzem jedynie bywa. Dziękuję i serdecznie Państwa pozdrawiam. Grzegorz Michalak. Moja Oleśnica.pl